Właśnie odbywa się 21. forum polonijne tutaj w Toruniu i są przedstawiciele Polonii z całego świata i miałam okazję dzisiaj zwrócić się do kolegów i koleżanek z przedstawicieli Polonii całego świata, żeby się zainteresowali skutkami w ich krajach ustawy, która została przyjęta przez Kongres Stanów Zjednoczonych, ustawy S447. Ona najbardziej uderza w Polskę, ona bardzo uderza w Polonię amerykańską, ale ona również uderza w 40 kilka krajów Europy i świata. Bardzo jest ważne, żeby Polonia, szczególnie w krajach europejskich, zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie, zwróciła uwagę swoim rządom na ewentualne konsekwencje tej ustawy przyjętej przez Kongres Stanów Zjednoczonych 447. Dlatego, że ta ustawa również uderzy właśnie w te inne kraje i również uderzy w dziedzinie tej tak zwanej restytucji za mienie bezspadkowe, co jest absolutnym skandalem. I wszystkie te kraje powinny protestować przeciwko jakimkolwiek próbom żądania haraczu finansowego za mienie bezspadkowe według ustawy 447, bo nawet deklaracja terezińska tak jednoznacznie z kwestii właśnie restytucji za mienie bezspadkowe nie stawia tak jednoznacznie jak właśnie ustawa 447. Krótko mówiąc, wzywam Polonię amerykańską i na całym świecie do tego, aby protestowała przeciwko ustawie, która zawiera bezprawne roszczenia o rekompensatę i restytucję mienia bezspadkowego. Ona uderza nie tylko w Polskę, ale w ponad 40 innych krajów i nie ma żadnych podstaw prawnych i jest wręcz szkodliwa. Dlatego wspólnymi siłami może uda nam się ten właśnie głos zarejestrować, że takie rozwiązania i unormowania prawne są absolutnie niedopuszczalne. No, myślę, że jest to bardzo poważna sprawa, ale ponieważ do tej pory nie udało się tej ustawy zatrzymać, no to oczywiście jest to wymiar polityczny tej sprawy, bardzo poważny, to duży ciężar gatunkowy. I myślę, że jeżeli mamy wielki problem, z którym sobie nie bardzo możemy poradzić, to najlepiej o nim nie mówić. Zresztą to jest wiele analogii do trudnych problemów, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać i które staramy się o nich zapomnieć. Tak, teraz trwa akcja. Zapraszam wszystkich na stronę Stop Act HR1226. To również dotyczy ustawy 447. Jest apel, aby interweniować w Białym Domu na wszelkie możliwe sposoby. Wysyłać petycje, dzwonić, docierać do pracowników Białego Domu. Jest to nasza ostatnia szansa i mamy na to już bardzo mało czasu. Także taki ostatni wysiłek w tym kierunku, żeby jednak tą ustawę zablokować. To jest projekt, który jest organizowany w tej chwili ponad organizacjami, ponad osobowościami. Jest to projekt Polonii amerykańskiej, wszystkich tych, którym leży na sercu Polska i dobre imię Polaków.